Szczęść Boże, o tej porze, o nowym Battlefieldzie każdy gadać może. Witajcie wszyscy, tutaj Mielu i w końcu po 3 lub 4 miesiącach po zakończeniu wsparcia do Battlefielda 2042 dostaliśmy pierwsze informacje na temat nowej gry z serii Battlefield w wywiadzie z Vincem Zampellą, obecnie głównego dyrektora Ripple Effect, czy też dawnego DICE Los Angeles dla portalu IGN. W ramach ostatniego sprawozdania finansowego EA otrzymaliśmy również pierwszego koncept arta. Do samego koncept arta nie będę się zbytnio mocno odnosił, bo w tym materiale skupię się bardziej na wywiadzie poświęconym nowej odsłonie serii. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym was zaprosić przede wszystkim do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem oraz ewentualnego komentowania. Oczywiście wszystkich ludzi, którzy oglądają mój kanał dla mojego Battlefieldowego kontentu, ostrzegam. Żadnych preorderów. Nie popełniajcie mojego błędu, kiedy ja kupowałem Battlefielda 2042 w preorderze i najprawdopodobniej to był mój pierwszy i ostatni preorder, jakiego dokonałem w swoim życiu gracza. Zapraszam do oglądania. Nie będę się za bardzo skupiał na konkretnych słowach, które pan Vince wypowiedział podczas tego wywiadu. Skupię się na ogólnikach, które w zasadzie potwierdzają pewne plotki o nowym BF-ie, które krążyły od jakiegoś czasu po społeczności. Jeśli jesteście ciekawi wywiadu z Zampellą, link do artykułu pozostawiam wam w opisie. Oto co wiemy. Nowego Battlefielda robią 4 studia. DICE, Criterion, Ripple Effect oraz Motive. To już wiemy, było już mówione jakiś czas temu. Setting nowego pola bitwy będzie umiejscowiony przed Battlefieldem 2042, a mianowicie pomiędzy rokiem 2027 a 30. Lore gry natomiast będzie opowiadało o fikcyjnym konflikcie pomiędzy państwami NATO a prywatną organizacją militarną. Lokacje, w jakich będziemy walczyć, to głównie regiony Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Zresztą można to wywnioskować po concept arcie, który trafił do nas już jakiś czas temu. Ze sprawozdania, które miało miejsce kilka dni temu, otrzymaliśmy oficjalne stanowisko EA, które zakłada, że tym razem wydawca chce przywrócić Battlefielda do tak zwanych dni chwały, aby przede wszystkim odbudować rozchwiane zaufanie graczy, a w szczególności weteranom serii, którzy są z Battlefieldem od dłuższego czasu. Twórcy w swojej narracji chcą wrócić do korzeni serii, inspirując się Battlefieldem 3 oraz 4. Gdzieś to już kiedyś słyszałem. Zampella mówi: jeśli spojrzy się wstecz na szczyt lub dół Battlefielda, to będzie to era Battlefield 3 i Battlefield 4, w której wszystko było nowoczesne. Myślę, że musimy wrócić do sedna tego, czym jest Battlefield i zrobić to wystarczająco dobrze, a potem zobaczymy, dokąd to wszystko doprowadzi. Jednak według mnie szczyt Battlefielda przypada na 3 i 4, więc myślę, że to nostalgia dla graczy, dla mnie i dla zespołu. To okres rozkwitu, chociaż powiedziałbym, że także Battlefield 1942. Nowy Battlefield rezygnuje przede wszystkim z formatu 128 graczy i wraca do klasycznego dla serii, czyli 64. Było to już spekulowane swojego czasu, cieszę się z tego, że wraca 64 graczy. W mojej opinii obecny DICE nie umie robić map na 128 graczy. Sam format i pomysł zmiany liczby graczy sam w sobie nie był zły, ale cały moim zdaniem koncept tej liczby na serwerze upadł przez projektowane w BF2042 mapy. Można było odczuć wrażenie, że w BF2042 mapy były projektowane tak, żeby byle jak były w stanie pomieścić tych 128 osobników. Przez to brakowało map m.in. detali. Nie wspominając o tym, że przed reworkami niektórych map było tyle otwartej przestrzeni, że od jakiejkolwiek przewadze taktycznej można było zapomnieć, no chyba, że szybko i celnie strzelasz. W artykule Vince wypowiada się o tym rozwiązaniu właśnie tak. 128 graczy. Czy sprawiło to więcej frajdy? Na przykład robienie liczby dla samej liczby nie ma żadnego sensu. Testujemy wszystko pod kątem tego, co sprawia największą frajdę. Mapy, gdy osiągną określoną skalę, stają się inne. To inna przestrzeń gry, więc projektujemy coś, co bardziej przypomina poprzednie Battlefieldy. Wolę mieć ładne, gęste, dobrze zaprojektowane przestrzenie do zabawy. Niektóre z nich są naprawdę dobre, nie mogę się doczekać, aż niektóre z nich zobaczysz. Zniknie również krytykowany na początku żywota Battlefielda 2042 system specjalistów. Kolejne dobre info, system specjalistów i danie im możliwości brania każdego dowolnego uzbrojenia był według mnie pomysłem
godnym kosza na śmieci. Zdecydowanie wolałem podział klas i kiedy każda z nich miała swoje własne dedykowane uzbrojenie, no i też określoną funkcję podczas grania. Tym bardziej, że strzelanie do tych samych gęb w grze takiej jak Battlefield było zwyczajnie nienaturalne. Aczkolwiek podobały mi się umiejętności tych specjalistów. Jakby w nowej części takowe były, w sensie umiejętności, i można było by je modyfikować z zestawami uzbrojenia, oczywiście z odpowiednim przydziałem klasowym, nie miałbym nic przeciwko. Vince Zampella wypowiadał się o tej zmianie w ten sposób. Nie było mnie przy wydaniu 2042 dwójki, nie wiem jakie było to uzasadnienie, ale dla mnie to tak, jakby zespół spróbował czegoś nowego. Trzeba pochwalić ten wysiłek. Nie wszystkim się to podobało, ale trzeba spróbować różnych rzeczy, a to w większości się nie spodobało. Specjaliści nie wrócą, więc klasy są w pewnym sensie głównym rdzeniem Battlefielda i tego będziemy się trzymać. No nawet nie w pewnym sensie, tylko całościowo. Klasy to były dosłownie podstawy Battlefielda. To jest klasy postaci, kultowy szturmowiec, medyk, wsparcie, zwiadowca, ewentualnie jakiś tam inny demoman. To w zasadzie jest podstawa Battlefielda, a nie żaden rdzeń. No to jest dosłownie podstawa. Każdy Battlefield powinien się tak składać. Każdy Battlefield powinien mieć klasy postaci, do których w sumie każdy już przywykł. W materiałach wideo z konferencji dowiedzieliśmy się również, że nastąpi przebudowanie silnika Frostbite, tak aby wspierał bardziej zaawansowaną destrukcję otoczenia, jak to miało miejsce za czasów poprzednich Battlefieldów. I tutaj szczerze ciężko mi się wypowiedzieć. Pamiętajcie, że to co teraz powiem, to tylko moje osobiste przemyślenia. Już przy tworzeniu Battlefielda 2042 Frostbite był przebudowany tak, żeby można było wydać nową część serii na konsole obecnej generacji. Tworzenie Battlefielda 2042 na przerobionym Frostbite było prawie jak zrobienie nowej gry na zupełnie nowym silniku, który prawdopodobnie wygenerował masę błędów przy premierze BFA 2042, a samą grę ciężko było optymalizować w okresie jej żywota. Zgaduję, że BF 2042 był tworzony głównie o nowej generacji, a potem był dostosowywany do poprzedniej. Mogę tylko tak przypuszczać, ale wydawało mi się, że przebudowa silnika na nowe platformy sprawiła, iż destrukcja otoczenia została ograniczona do całkowitego minimum, byle żeby ograniczać zasoby. Wiecie, tylko ewentualnie jakieś dziury w budynkach, tu i ówdzie. Moim zdaniem z Frostbite'a można sporo wykrzesać, ale żeby można na nowym Frostbite'cie wykreować destrukcję otoczenia zbliżoną do poprzednich Battlefieldów, trzeba by było naprawdę podłubać w tym silniku. Czy takie dłubanie w silniku sprawi, że na premierę nowego BF-a będzie więcej problemów? Nie wiem, może sobie dadzą jakoś tam radę, ale jakoś ciemno to widzę. Da się na tym silniku zrobić piękne gry, poprzednie BF-y tylko to udowadniają, ale jeśli mieliby osiągnąć coś takiego, to myślę, że dla Battlefielda wyszłaby na zdrowie zmiana silnika. Oprócz tego, znany insider, który siedzi dosyć głęboko w branży gier, czyli Tom Henderson, zdradził na swoim portalu Insider Gaming, ile mniej lub więcej kontentu możemy oczekiwać na starcie nowego pola bitwy. Pamiętajcie tylko, że Tom Henderson to jest tylko insider, to są tylko dosłownie jakieś tam niewielkie przebłyski, leaky. Sugeruję też te informacje brać z lekkim przymrużeniem oka. Na premierę nowej części podobno czeka nas 10 map i 45 broni, czyli w sumie tyle mniej więcej, ile miały poprzednie odsłony na starcie, wyłączając z tego grona Battlefielda 2042. Będzie kampania dla pojedynczego gracza, co już w sumie było potwierdzone, kiedy DICE dał oświadczenie, w którym kończyło wsparcie obecnego Battlefielda, oraz oddzielny tryb, który będzie grał free-to-play, czyli możliwy odpowiednik kodowego Warzone czy innego tam Escape from Tarkov. Mówiłem to już chyba, ale wolałbym, żeby ludzie w tych studiach wpakowali więcej wysiłków w tą kampanię singlową, niż próbowali naśladować jakieś trendy. Trudno, jak już muszą konkretnie wpakować tą kampanię singlową, to niech już wpakują, ale nie próbują kopiować Warzone'a czy czegoś tam innego. DICE może i ma fajne pomysły na to, jak skopiować dobrze takiego Warzone'a czy tam innego Fortnite'a, co udowodnili w przypadku dodania trybu Burza Ognia w Battlefield 5. Hazard Zone w BF 2042 musiał być chyba wypadkiem przy pracy, ale pies jest pogrzebany w tym, że DICE według mnie nie potrafi zorganizować takich dużych trybów, żeby one zachęcały do dłuższego grania. Jeśli taki model rozgrywki sieciowej wam odpowiada, spoko, nic do was nie mam, ale dla mnie ostatnim rzeczywiście dobrym Battle Royale'em jest Apex Legends, a przynajmniej był, jak wjechał sezon 10.
Battlefield naprawdę nie musi i nie potrzebuje takich trybów, żeby dać sobie radę i zyskać uznanie, przynajmniej u takich graczy jak ja. Na końcu artykułu wspomniano również o masowych testach społecznościowych, czyli coś jak zamknięte testy beta lub nawet alfa, w których udział będą mogli brać m.in. streamerzy, jeżeli dobrze zrozumiałem, sami gracze. Podobno nawet gdzieś tam na głównej stronie EA został uruchomiony jakiś tam specjalny program playtestowy, do którego każdy z was może się zapisać i ewentualnie jedynie co musicie tylko robić, to obserwować swoje maile, żeby sprawdzić, czy jakaś akurat ich gra jest obecnie w playteście. I myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych wszystkich informacjach, które wam przedstawiłem w dzisiejszym odcinku. Przypominam oczywiście wszystkich Battlefieldowych wyjadaczy, żeby oczywiście nowego Battlefielda nie preorderować, tylko poczekać na niego do premiery. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz ewidentnego zostawienia komentarza czy zainicjowania dyskusji w komentarzu na temat, co myślicie o pierwszych przeciekach Battlefieldowych. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo za obejrzenie, do usłyszenia, trzymajcie się i na razie.